Trzeba Robertowi zdjęcie zrobić. Ja już nagrywam. Cześć moi kochani, witam Was tym razem z warsztatu DC Auto, gdzie właścicielem jest Paweł Piekut, który od 20 lat montuje instalacje KME. Z wykształcenia jest informatykiem, ma bardzo bogate doświadczenie, jest w wieku Roberta i ja przy nich to jestem taki mały, jeśli chodzi o wiedzę elektroniczną. Dzisiaj Paweł przygotował nam takie auto jak Skoda Kodiaq. Dojeżdżamy do Pawła warsztatu. Koniec regulacji, koniec strojenia. Na dualu, po tuningu, bo o to często pytacie, instalacje KME doskonale nadają się do samochodów o podwyższonej mocy drogą tuningową. Ta Skoda ma ile koni, Paweł? 240 klient deklaruje. No, będziemy ją dzisiaj jechali, zobaczymy jak to działa. Wtrysk typu dual, czyli miks wtrysku pośredniego i bezpośredniego. Oprócz tego tutaj po mojej lewej stronie stoi Fiat Panda Cross. Bardzo wdzięczny z czterą napędowy Fiat Panda, w którym też jest montowana aktualnie instalacja gazowa. Paweł jeszcze ma taki rodzynek Fiata Uno z instalacją. Tutaj mamy instalację jeszcze opartą na sterowniku Bingo M. Taka klasyczna drugiej generacji instalacja, która no, chyba jako jedyna na tą chwilę jeszcze fajnie sobie radzi z tymi samochodami z wtryskami jednopunktowymi. Dalej montujemy takie instalacje, nie zapomnieliśmy jak to się robi, także radzimy sobie również z takimi samochodami, nie unikam montażu instalacji do nowych samochodów, no ale cały czas montujemy też instalacje do samochodów takich można powiedzieć zabytkowych, tak? Których dzisiejsi gazownicy zapomnieli jak to się robi albo po prostu no, nie wiedzą, tak? Także my sobie radzimy również z instalacjami, od których zaczynaliśmy, uczyliśmy się ich, tak? Paweł, powiedz kilka słów może o położeniu swojego warsztatu, bo ty przyszedłeś za głosem serca, poznałeś tutaj swoją aktualną żonę i gospodarstwo rolne przerobiłeś na warsztat. Tak jest, tak. Ja generalnie w branży, tak jak tutaj kolega powiedział, 20 lat można powiedzieć pracuję. Zaczęło się to zaraz po szkole technikum elektronicznym, które skończyłem w Mińsku Mazowieckim. Nadszedł taki pomysł, no, żeby tam dalej coś robić w kierunku właśnie elektroniki, informatyki. Zacząłem studia informatyczne, no ale w międzyczasie regularnie pracowałem w serwisie samochodowym, który generalnie domeną były instalacje gazowe. Na tamte czasy były to drugie generacje przede wszystkim, samochody gaźnikowe, ale przede wszystkim wtryski pośrednie, jedno bądź wielopunktowe. I tutaj no my zawsze, czy warsztat, jak ja, preferowaliśmy takie rozwiązania nowoczesne, nie jakieś tam standardowe kruciaki, tak, jakiś register i tego typu historie, tylko elektronika. No, od praktycznie samego początku wykorzystywaliśmy sterowniki KME, Bingo M czy Bingo S, które no, generalnie były no, nie do pobicia i do tej pory funkcjonują, tak, montujemy je na bieżąco tam, gdzie jeszcze klient sobie życzy, bądź nie ma innej możliwości. Zacząłem tą informatykę przez cały okres pracy. Oczywiście montowaliśmy instalacje gazowe. Nadszedł czas, kiedy za głosem serca tutaj się przeprowadziłem. Tutaj otworzyliśmy warsztat w 2009 roku. Powiedzmy, Paweł, o lokalizacji i nazwie tej miejscowości, bo mi jest ją bardzo ciężko wypowiedzieć. Tak, miejscowość, nie zdarzyła mi się osoba, która za pierwszym razem wypowiedziałaby w całości, bądź ja na pewno nie napisała. Jest to miejscowość Chrycynno, miejscowość znajdująca się bliżej miejscowości Nasielsk, Pułtusk. W tych okolicach tutaj, tak jak wspomniałeś, początkowo było to gospodarstwo rolne, budynek w postaci jakiejś tam gospodarczej części, która została przeadoptowana pod warsztat. Cały czas to rozwijamy, ale cały czas na miejscu tutaj pracujemy, montujemy. Także historia jest taka, że rzeczywiście gdzieś tam zaczynaliśmy daleko z jakichś tam zwykłych budynków gospodarczych, zrobił się warsztat, który no, myślę, że fajnie prosperuje, robimy wszystko, żeby dalej rozwijać to, żeby montować coraz nowsze samochody. W planach jest budowa większego warsztatu. Miejscowość Chrycynno ma jakąś tam swoją historię, mamy jakiś tam zabytkowy zamek,
można poczytać fajne tereny, lotnisko. Także czasami tutaj montujemy i krzyczą nam z góry, bo spadochroniarze spadają, tak? Zdarzyło nam się, że tutaj chłop sobie spadochron składał, bo pomylił lądowisko, tak? Więc są i takie historie. Natomiast może motolotnie czy paralotnie na gaz byśmy też zrobili. No, powiem szczerze, w historii mam ciekawe pojazdy, bo kombajn na przykład... O to się chciałem właśnie zagadnąć. Co ciekawego tak, z takich ciekawszych, rzeczy, które nie są samochodami, to kombajn zbożowy, tak, do zbioru zboża. Przeadoptowany był na instalacji drugiej generacji. Oczywiście tutaj z powodu małej możliwości przemieszczania się tego do tankowania było to zasilane butlami 11 jak w wózkach widłowych, ale działał. Jeździ ten kombajn jeszcze? Tak, nie wiem, powiem szczerze, bo robiłem to pewnie z 15 lat temu, ale jak traciłem kontakt, bo to okolice właśnie skąd pochodzę, tam to było robione, to kombajn był użytkowany co sezon, serwisowaliśmy go na bieżąco, więc działał. Drugi taki pojazd inny to jest łódź Malibu, gdzie jednostka jest wyposażona, czy łódź jest wyposażona w jednostkę napędową z jakiegoś tam amerykańskiego samochodu, nie wiem, nawet taki Chevrolet chyba, bo silnik V8 nieposiadający Sond Lambda, wiadomo, w takich łodziach to jest to wszystko na jakiejś stałej mapie. No, duże wyzwanie, oczywiście wszystko na wodzie trzeba było stroić, bo inaczej się nie da, ale do tej pory chłopcy pływają, ćwiczą skysurfing bodajże chyba, z taką paralotnią tam sobie za tą łodzią pływają, były jakieś problemy techniczne, oczywiście zrobiona jest na instalacji KME, więc tutaj sterownik Nevo, fajnie to sobie radzi, użytkowanie tego na benzynie to jest masakra. Natomiast jest na gazie jest zdecydowanie taniej, tak? Chciałem powiedzieć, Ford F-150, Robert któregoś dnia do mnie mówi: Bartku, idź szybko, jest Ford F-150. Ja patrzę, jaka wielka maszyna, 3,5 litra V6, biturbo na dualu. No jak się okazuje, to no, kto montował gaz? No, porwaliśmy się na taki samochód, 3 sterowniki gazowe. Trudno było, ale przy pomocy DBR oczywiście udało się, fura śmiga, także takich samochodów też się nie boimy, mamy ich dużo. Wtryski w tym momencie dualne to jest coś na porządku dziennym, no, trzeba się z tym mierzyć, ale nie boimy się. Czyli wszystkich z okolic Warszawy i z samej Warszawy, którzy mają nietuzinkowe, mocne auta, często po tuningu, jesteś w stanie obsłużyć tak naprawdę. To tak. Twoje doświadczenie w tym zakresie jest olbrzymie. Tak, robimy od dawna, robiliśmy dziwne samochody, ja tego się nie boję, ja to wręcz lubię. Tak, wiadomo, że to trzeba poświęcić specyficzne, czy tam inaczej, dużo czasu do tego, żeby to wszystko grało, ale robiliśmy jakieś tam Mercedesy, AMG, bardzo dużo robię Jeepów, Grand Cherokee, SRT, które teraz też niedawno robiliśmy taki po którymś tam secie, bodajże chyba w tym momencie ma około 700 koni, więc też takie auto było robione. Jeździ strażak tym autem, więc też tam zdążył to przetestować. Tak na początku był, jak zawsze kierowcy podchodzą sceptycznie: o Paweł, to coś trzeba będzie dostroić, bo to coś nie harata, no ale pojeździł tydzień, dwa, mówi: nie, dobrze, nie ruszamy, jest ok, wystarcza. Także takie auta też da się zestroić, tutaj oczywiście używamy przeważnie już podczas jazdy sond szerokopasmowych do pomiaru, tak, żeby ta instalacja była wystrojona w taki sposób, żeby również nie uszkodziła silnika, tak, więc da się zrobić wszystko, tylko odpowiednie podejście. Nie daliśmy Robertowi jeszcze nic. No dobrze, macie rozmawiać, tak? Paweł jest gadułą. Ja znam Pawła w zasadzie od początku mojej przygody z LPG, z firmą KME, w której już 18 lat pracuję. Natomiast Paweł jest dociekliwym właśnie warsztatowcem. Bywa na każdych szkoleniach, jakie organizujemy. Zawsze ma pytania ze swojego doświadczenia, konkretne pytania, i te szkolenia są bardzo, bardzo ciekawe, a Paweł, mam nadzieję, że wykorzystuje właśnie tę wiedzę w swoim warsztacie. Paweł, a może opowiedz troszeczkę o właśnie rozwiązaniach, jakie użyliśmy w tym Fordzie F-150,
którego możecie obejrzeć na naszym kanale. Co tam takiego ciekawego w tym silniku zastosowaliśmy? No to znaczy tak, no Ford to jest w ogóle ciekawy temat, bo Ford podjechał do nas, czy klient najpierw dzwonił, tak, że posiada taki samochód klasyczny F-150, 3,5 EcoBoost. Mówię, no co, wszystko jest dla ludzi, no da się zrobić, tak? Oczywiście umówiliśmy go, żeby podjechał. W pierwszym momencie sprawdziliśmy, tak, oczywiście instalacja na wtrysku bezpośrednim, wszystko fajnie. No i zabraliśmy się za montaż. Tak, po zdjęciu kolektora, no nagle oczy wielkie jak 5 zł, bo się okazuje, że fura ma nie 6 wtryskiwaczy, tylko 12, jest dual. No i tutaj zaczęły się problemy. Oczywiście no, z Robertem znamy się od dawna, tak, dzwonię, Robert, słuchaj, zaskoczony jestem, jest rozwiązanie. No rozwiązanie jest, no sam wiesz jak, no to mówię, no dobra, zabieramy się sterowników, będzie cała masa, będziemy siedzieć w tych kabelkach lepić. No i tak lepiliśmy bardzo długo. W końcu udało się to wszystko ładnie poskładać, wiadomo, sam montaż, ale potem no, strojenie to było bardzo duże wyzwanie. Jednak zestrojenie 3 sterowników to nie jest prosta sprawa. Oczy trzeba mieć dookoła głowy, patrzeć wszędzie. Natomiast fajnie, że powstają rozwiązania programowe, gdzie nie musimy już używać 3 laptopów, tak? Możemy to zrobić w jednym programie, gdzie bardzo ułatwia to pracę, możemy się przemieszczać pomiędzy oknami, tak? Bądź tak jak w tym momencie powstało rozwiązanie, które przenosi dane z jednego sterownika do drugiego już automatycznie, to bardzo ułatwia pracę, więc nie tylko wiedza, ale fajnie, że DBR działa tak, że nam montażystom pomaga, słuchając naszych problemów, tak? Potrafi nam je ułatwić, rozwiązywać. Są narzędzia, które bardzo ułatwiają pracę i strojenie, jak ja kiedyś pamiętam, silniki, które od dawna można było robić jeszcze na sterownikach Diego G3, łączyło się V12 czy W12, no oczywiście tam trzeba było to osobno stroić. No, to jest w ogóle już inny świat, poszła technologia KME tak do przodu, że na pewno to nam jako montażystom pracę ułatwia. Takie jest nasze zadanie, przyglądamy się tym samochodom i tak jak właśnie takiego Forda z tym 3,5-litrowym silnikiem możemy spotkać tylko z wtryskiem bezpośrednim, tak, ta wersja była właśnie z dołożonym systemem pośrednim, co komplikuje jakby całą konstrukcję, natomiast no, da się to zrobić na naszych systemach. Opracowania są do tego, cały czas pracujemy nad takimi rozwiązaniami, żeby było właśnie prosto i przyjemnie również takie fury regulować. Wspominaliście o Przemka Salety, jakimś niebanalnym samochodzie. Co to było? No bo tak, to jeszcze to... ja z wami wtedy nie byłem, więc. No to właśnie wiem. Tak wspominaliśmy jeszcze tutaj z Robertem wcześniej, że no, znamy się tak długo, że jakieś dziwne historie. I tak jedna mi utkwiła w pamięci, że właśnie na któryś tam targach pojawił się Przemek Saleta, no i jakieś tam auto pod tytułem Hummer, tak, czy Ford... To był Ford Explorer V10, czyli tam były dwa sterowniki, chyba jeszcze Diego G3, więc stara technologia, natomiast od zawsze mamy takie rozwiązania dla silników ponad 8 cylindrów, czyli 10, 12, tak, takie samochody na naszych instalacjach były robione w specjalnym trybie właśnie Master Slave, który jest dostępny w naszych sterownikach. No ja powiem, że pracując w KME sporadycznie jeżdżę samochodami słabszymi jak 200 koni, że to wszystko od 200 koni w górę w zasadzie. No, takie czasy idą, tak? No niestety, tak. Tutaj kiedyś było fajnie, silnik miał swoją pojemność, palił paliwa wiadrami, no ale na pewno na tym gazie zawsze było taniej, tak? Firma KME zawsze dążyła do tego, żeby to było tanie, ale dwa, żeby to jeździło tak jak na benzynie, żeby klient tego nie odczuwał. Miałem sytuację z jakimś tam Mercedesem, gdzie stoi sobie klient, przyjeżdża drugi, kto gazuje ML AMG, przecież to jest jakieś herezja, tak? No i chłop tłumaczy, że Paweł zrobi mi instalację, auto będzie jeździć jak na benzynie i będę wydawał zamiast 500 zł dziennie 250, mówi, po roku to sobie kupię drugiego, tak? Więc tutaj nie ma co unikać instalacji, technologia jest zupełnie inna, silniki nie tracą na tym, nie są uszkadzane przez instalacje gazowe, a pieniążki potrafimy oszczędzić, tak? Będziemy już pomału kończyć ten odcinek z Pawłem, moglibyśmy tutaj rozmawiać bardzo długo, a jeszcze mamy dwa motocykle Suzuki, Paweł jest motocyklistą, więc w kolejnym odcinku pokażemy może jeden, może drugi, może oba naraz, ale raczej ja
tak kocham motocykle, że wolałbym osobno je pokazywać. Także serdecznie Was zapraszam do DC Auto, do Pawła. Link znajdziecie pod filmem w opisie, także sobie bez problemu znajdziecie. Oczywiście na naszej mapie polecanych warsztatów jak najbardziej również na stronie kme.eu. Także w tym odcinku to wszystko. Żegnamy się tradycyjnym na gazie. I zapraszamy na kolejne odcinki. Cześć, hej. Cześć.